Ten duch wydaje się odpowiadać każdemu. Powinieneś być w stanie wypowiedzieć jego imię, żeby sprowokować i uzyskać pewne paranormalne aktywności. Pilnie zapoznaj się z dziennikiem i zapisz wszelkie dowody, które znajdziesz. Więc dzienniczek jest. Jak zawsze pierwsza latareczka. Przyda się jeszcze tu. I aparat. W pierwszej kolejności trzy elementy, które są najważniejsze. Więc otwieramy termometr. A, najważniejsze. Kluczyk. Dobrze. Więc jak jest termometr, no to będzie o wiele łatwiej znaleźć ducha. Bo od razu wskoczy inna temperatura. Tak jak oglądałem u innych twórców. Może zapalę światełko, będzie wygodniej. To muszę jakoś inaczej ustawić działanie, bo to na przycisk, że zawsze włączam, to jest za 14 stopni. No, jest do przyjęcia jeszcze chyba. To jest 14, tutaj 13, 14. No jest jeszcze 13. O! Tu jest 13, 14, więc 14 się często pojawia. Mhm. I ostatnio miałem często w pokojach, więc możliwe, że znowu będzie w pokoju. Nie chciałbym go w piwnicy. No bo jednak te schody mnie stresują. Przyznam, że stresują mnie te schody, ale sprawdźmy piwnicę. O, ten dźwięk właśnie mnie drażni. A jakie tutaj mamy temperatury? 14, 14, 14. No to jeszcze nie to chyba. Nie to, czego szukam. A więc sprawdzam teraz sypialnię. Pamiętam ostatnio tutaj nie musiałem długo szukać, bo wszedłem i było zapalone światło. I to było od razu wiadome, że jest to tutaj. Ale jeszcze to nie to. Hop. Tutaj nie ma bieliźniarce. Tutaj łazienka też jest 15 stopni, 16. Jest ta sama temperatura. Ale szukamy chyba u temperatury około 8 stopni. Jeśli dobrze kojarzę. Więc to to. Ej. A mnie coś stresuje tutaj. To ja otworzyłem. O. Że tutaj mamy 13, 14, czyli jest do przyjęcia. O, ten misiek taki. Ujej. Tutaj go raz spotkałem. Ale tutaj no jest 16. O nie, 9, 9 było 9. Tutaj mamy. Jest ten pokój. To powinien być ten pokój, a więc trzeba ustawić aparat. Aparat nie wiem gdzie ustawić, ale może tu by się udało. Hop. Tu. Źle. I może złapię. Dobrze, czyli jest już zaznaczone, że to tutaj. U termometru mogę odłożyć zapewne. 9 stopni, no uważam, że to jest już do przyjęcia, że on tutaj powinien być. O, aktywność była też. No, jest szansa. No, wyłączę, może się uda go jakoś przetrzymać. O nie, nie, nie. Ej. Niech leży. Biorę to. Biorę złote myśli. I lecę do niego u podłoży CMF-a. I złote myśli. Halo? Ej, nie tak, nie tak, nie tak. Tu położymy ładnie gdzieś. Ej, niech będzie. Ej, nie strasz mnie. Może światło zapalę na razie, jak to będę podkładał. Aha! Wywalił korki.
Nie. Nie. Jakiś to będzie wredny duch, już widzę. Ale korki, pamiętam, były tutaj. I już. Gdzie to, jak to się poprawia? O. Powinno być dobrze. Światełko tutaj jest. EMF. Przygotowany. O. Hello. Hello. Are you there? O. Niech sobie leży. Zobaczcie, ile mi jeszcze czasu zostało. Bo one lubią mnie ostatnio straszyć. Po tych 5 minutach, oj, lubią mnie straszyć. Naprawdę. A patrz, o skurkowany. Dyszka była, była dyszka, więc no, było niebezpiecznie przez chwilę. Zobaczmy. Orbów nie widzę. No i znowu jakiś będzie trudny i go nie zgadnę, znając życie. Gadałkę tam zostawię. Też mam latarkę i tą latarkę. Są tu jakieś odciski? Jest, jest fingerprints. Jest, czyli to już mogę wyrzucić. Are you there? Hello? O, mam ciary. Are you there? Nie, tutaj powinno być. Jak to jest fingerprints, no to tutaj. Dobrze. Podłożone. Zobaczmy, co tam w samochodzie ciekawego się dzieje. Drobna aktywność. No. Jakiś nieśmiały duch to może być. Ale trzeba tak zaznaczyć, że odciski palców są. I coś jeszcze. Pięcie brudnej wody. Wezmę aparat i może uchwycę. Na razie tu nic nie widzę. Ale jakaś aktywność jest. Coś się dzieje. Piąteczka. Dobra, idę sprawdzę, czy jest ta woda w zlewie. Oho! 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 Łobuzuję. Jest okej. Może jakaś kość gdzieś będzie? Nie stresuj mnie. O. Brudna woda w zlewie. To jest zlew? Nie ma wody. Szukali mnie. Sprawdźmy, czy coś napisał. Światło zapalę. Złote myśli. W złotych myślach jest napis. Jest napis w złotych myślach. Biegam w takim razie z powrotem. Ale tu są creepy momenty. Naprawdę. Oj, creepy. Dobrze, że nagrywam w sumie bez kamery. Bo byście jeszcze uwidzieli, jak jestem zasrany, grając w taką zwykłą gierkę. Czyli tak, było pismo ducha. Czyli to może być spirit albo revent. Zobaczmy, co tutaj mamy. Revent. Powolnym, gwałtownym duchem, który zaatakuje bez wahania. Krążą plotki, że... Ble. EMF poziom 5.
to będzie Revent. A to może być jeszcze Spirit, czyli Spirit Box, czyli EMF. To będzie gorzej. A Spirit Box do przeżycia. Coś lata? Nie. I zostaje gadanie z nim. Nie podoba mi się to, szczerze przyznam. Ale cóż. Chciał, nie chciał. Trzeba znaleźć. Nie będę już ryzykował, zgadywał. A! Najwyżej nie zabiję. No, może stąd zobaczę. Nie, trzeba zgasić światło. A może właśnie zgaszę ustawię to odpowiednio. Ej. Stawiam to odpowiednio, aby patrzeć sobie. Op. Teraz Ej. Gida. Dobra. Zaznaczam, że on do mnie gadał. Bo to będzie pewnie bardziej oczywiste. Jak Spirit Box nic nie odpowiedział przy takiej sytuacji, a ja z nim zbytnio nie rozmawiałem, to moim zdaniem to będzie właśnie ten, który rozmawia. O, przestraszyłem się, przyznam. Ale ja nie miałem mu zdjęcia robić. Ale się przestraszyłem. Ojej. O, moment. No. Dobrze. To jest postaci. Aż się trzęsie. Boi się. Boi się postać. Psychika spadła. Czyli trzeba to zaznaczyć. Spirit Box, czyli ugadanie będzie Spirit. To będzie Spirit Box. No trudno, będę zgadywał, bo teraz jak pójdę, no to mnie zaatakuje. A Spirit to ten bezpieczniejszy, czy nie? Nie. A u najczęściej spotykany duch. Dobrze. Oho, tu coś się bawił. Coś się bawił, skubany. No dobra. Mam nadzieję, że się udało. Trochę wstyd, że znowu tego nie przejdę normalnie. No ale cóż, no ucykorek mam lekki, przyznam. I czy zgadłem? Proszę. Jest punkt za zdjęcie, jest za cel trzeci. A, tu źle zaznaczyłem, był to Revent. Dlaczego ten Spirit Box to mi nie pokazało, że to było, kurde. A, jejku, no. No nie udało się. Dlaczego ja zawsze jak mam 50% szans, to nie udaje się. Dobra. No cóż, to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to zostaw łapkę w górę. Jak nie, no to zostaw łapkę w dół. Będzie mi, no, będzie smuteczek. No ale cóż, za to nie zasługuję za bardzo na łapkę w górę.